Martin, mecz z ŁKS-em już w sobotę. Jesteście dobrze przygotowani? No wierzę temu, że jesteśmy dobrze przygotowani, bo chyba około 4 tygodni trenowaliśmy to bardzo twardo i skupiamy się na ten mecz już długo, no i cieszymy się na to, bo czekaliśmy na to bardzo długo, bo ta przerwa, wiemy wszyscy, że była bardzo długa i już chcemy grać, no. Więc ta sobota nam pokaże, w jakim jesteśmy stanie i wierzę, że się w dobrym. Jakie emocje wzbudza Was to pierwsze spotkanie po takiej przerwie? No, myślę, że wielkie, bo ale z drugiej strony to takie, no ta sytuacja jest taka, no jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyłem tego, więc nie zażyłem nic podobnego. A dlatego jest to takie trochę dziwne, mogę powiedzieć, no i zobaczymy, ciężko mówić co od tego czekać, bez kibiców sam jestem taki, będzie ciekawe, że jak właśnie ten i nasz mecz skończy, albo ogólnie jak rozpocznie ta właśnie po tej przerwie ekstraklasa. Jak minęły przygotowania do tych rozgrywek, bo bramkarze mieli dużo treningów. Mieliśmy dużo, spotkaliśmy się wcześniej bramkarze, ale i chłopaki w zespole. Te treningi teraz na pewno, mieliśmy swoje jakieś rozpiski w domu, które robiliśmy, ale teraz nie było dużo czasu, no ale potrzebowaliśmy jakby trochę potrenować więcej, no i się przygotować, no więc ta sobota, a te kolejne mecze nam pokażą, czy jesteśmy dobrze przygotowani. Czego spodziewacie się po naszym rywalu, po ŁKS-ie? Tak, zmienili trenera, będą na pewno tak samo jak my, motywowani i jeszcze jakby na pewno będą walczyli do końca, to żeby się utrzymali. Tak samo jeszcze my nie jesteśmy w jakąś taką bezpiecznej strefie, więc a jeszcze i walczymy o tą pierwszą ósemkę. No. A dlatego myślę, że oni są u siebie, będą bardzo taki motywowani, ale czasami to otworzy i takie ciśnienie, które może pomóc nam.